do was w pełnym nieładzie, a to może oznaczać tylko jedno. Test. Tak, dzisiaj będziemy robić test maseczki. Jest to maseczka Bielenda Lift, liftingująca maska przeciwzmarszczkowa. Tak, ona wygląda. Kaśka z tej serii ma serum do twarzy. Mogliście zobaczyć to w filmie Get a Brandy with Us. I to jest odpowiednik tego serum. Obiecuje producent. Producent obiecuje nam. Maska błyskawicznie liftinguje, wygładza i spłyca zmarszczki. Poprawia jędrność i elastyczność skóry, przywraca łagodny owal twarzy. Przywraca ładny owal twarzy. Rozjaśnia przebarwienia i intensywnie nawilża. I tak sobie tutaj czytałam, ona zawiera mikrosieci kwasu hialuronowego, biomimetyczne peptydy, kolagen, witaminę C. I tak, mikrosieci kwasu hialuronowego, które tworzą na powierzchni skóry siateczkę, która skutecznie zatrzymuje wodę w naskórku w sposób widoczny napina i modeluje owal twarzy. Biomimetyczne peptydy ujędrniają i rewitalizują skórę, poprawiają jej strukturę, spężystość i zapobiegają wytyczeniu. Kolagen skutecznie redukuje wszystkie typy zmarszczek, koryguje rysy twarzy poprzez wzmocnienie włókien kolagenowych osłabionych poprzez starzenie. Witamina C głęboko regeneruje i wzmacnia naskórek, przywraca skórze młodzieńczy blask, zmniejsza skłonność do przebarwień, poprawia jedność i swoistość skóry, spłyca istniejące zmarszczki i opóźnia powstawanie nowych. I teraz tak, efekty. Skóra widocznie zliftingowana, gładka i pełna blasku. Wyraźny wzrost jędrności i elastyczności, redukcja zmarszczek. Całkiem sporo obietnic. I teraz tak, sposób użycia. Płat maseczki nałóż na oczyszczoną skórę twarzy w taki sposób, żeby przylegała do całej powierzchni skóry. Pozostaw na 15 minut. Zdejmij płat, a maseczkę pozostaw do wchłonięcia lub zmyj letnią wodą. Następnie nałóż odpowiedni kosmetyk z linii Bielenda Lift. Kaśka, wiesz, wiesz co będzie. Nic nie będzie. Okej, no w takim razie tak. Ja sobie ją otworzę. Pachnie identycznie tak jak ta serum, to co Kaśka ma. Okej, no to ja sobie po prostu przemyję twarz tonikiem. Na zwiększenie efektu dajmy jej łatwiejszy start. Bo jednak chciałabym, żeby coś się zadziało. Możemy zacząć to wkładanie maseczki. Co mogę powiedzieć do tej pory o tej masce? Nie spotkałam się jeszcze z żadną maską w płachcie, która byłaby tak... W sensie, że ona jest mało nasączona. Jest... no nie wiem. Jest dla mnie... Wszystkie maski, które do tej pory używałam, one po prostu ciepłe są. I pewnie wy też tak mieliście. A ta... No nie wiem, nie wiem, jakoś... Nie za bardzo mi się to podoba. A w opakowaniu już nic nie ma. Sprawdzałam. I dla mnie to jest lekkie oszustwo. Bo ta maska kosztowała mi 9 zł. Więc nie wiem, nie wiem. Mam nadzieję, że coś jednak zadziała, bo może być, może się nie polubić jednak.
Bo jednak za 9 zł, no to maska. Ja za 9 zł kupowałam maski w Pachcie. To one nie dość, że były wielkie. Nie dość, że jeszcze tutaj znajdowało się bardzo dużo płynu, przynajmniej połowa. Gdzie ja mogłam, powiedzmy, jeżeli to była maska kolagenowa, ja mogłam ją z powrotem włożyć, zamknąć i użyć kolejny raz. Albo po prostu to sobie wziąć i wmasować w dekolt. Tutaj nie ma czego wmasowywać w dekolt, bo to nawet nie kapie tu z tego nic. Nie wiem. Także mam nadzieję, że to coś będzie działać, bo jak na razie no to skucha. Także idę teraz obrabiać dla Was film. I odczekam sobie 15 minut. I wracam do Was z podsumowaniem. Trzymała jakby tu, w tych miejscach naokoło miała najmniej płynu. No to ściągamy. No i powiem Wam tak. Czuję, że jest ta twarz zielona. Ale czuję, że to jest efekt na chwilę, dopóki jeszcze powiedzmy ten dobrze się nie wchłonął. Co do maski, jest ona kompletnie sucha. Tu w tych miejscach, jakby tu przy policzkach, jest jej jeszcze trochę, ale jak ją wycisnę, nic z niej nie leci. Nie wiem, dla mnie... Może po pierwszym razie nie będzie efektu, ale z drugiej strony no, producent nam tutaj jakby gwarantuje, maska błyskawicznie liftinguje. Czy ona liftinguje? Nie. Czy ona wygładza i spłyca zmarszczki? Nie. Ale ogólnie jeżeli chodzi o tą maskę, no to nie jestem zadowolona. Używałam tańszych masek i naprawdę po nich widziałam efekty. I na pewno będzie odrębny film o maskach, które ja polecam, które Kaśka poleca. I po prostu pokażemy Wam te maski. Są one dużo tańsze i naprawdę widać efekty już po pierwszym razie. Także czekajcie na film, bo będzie na pewno. A co do tej maski, no nie, to jest fail. To jest totalny fail. Co? Tam było też napisane, żeby po następnie nałóż odpowiedni kosmetyk z linii Blenda Lift. Nie, ja nie nałożę kosmetyku z serii Blenda Lift. Nałożę sobie kosmetyk z firmy Midsen Pharma, z której jestem bardzo zadowolona. Jest to przeciwzmarszczkowy krem na dzień z SPF 15, właśnie do cery dojrzałej. Ja go nakładam typowo przed makijażem, albo jeżeli na przykład nie wychodzę, nigdzie nie będę nakładać makijażu, no to nakładam po prostu grubszą warstwę i sobie tak w tym kremie chodzę. I powiem Wam, że faktycznie ja zużyłam połowę ponad i ja widzę efekty po tym kremie. Nie są to efekty typu, że ja widzę spłycenie zmarszczek czy coś w tym stylu. Nie, po prostu widzę nawilżenie mojej skóry, widzę jak o jaka ona jest sprężysta, widzę, że się inaczej zachowuje nawet makijaż na niej. Widzę również wyrównany koloryt. Ja na przykład od jakiegoś czasu miałam plamy po trądzikowym, bo borykałam się z trądzikiem i powiem Wam szczerze, że ten krem wyrównał koloryt mojej skóry na twarzy. Skóra stała się bardziej sprężysta. A używam go już dobry miesiąc, jak nie więcej.
I jaka się historia wiąże z tym kremem? Ten krem kosztuje bez promocji jakieś 58 zł. A ja go dostałam za darmożkę w, uwaga, Rossmanie. Tak, w Rossmanie. Nie wiem, na jakiej zasadzie działają u nich te gadżety promocyjne, ale nie zrobiłam zbyt dużych zakupów, ale dostałam go po prostu. Także bardzo dziękuję Rossmanowi, że pozwolił mi wypróbować ten krem. Jestem bardzo zadowolona i na pewno wrócę do niego. Także biegnijcie do Rossmana, wyczekujcie promocji, albo nawet on bez promocji nawet jest wart zakupu. On posiada witaminy A1, B5, C, E, F, PP, D, kapsułkowe filtry UVA i UVB. Oprócz tego ekstrakt z owoców goji, co w tym momencie jest bardzo na topie, te wszystkie kosmetyki. Także tyle na dzisiaj z mojej strony, żegnam się z Wami, zapraszam Was do następnego filmu. Pa!